Ta próba szukania odpowiedzi na takie pytanie w obronę ludności polskiej. Pomocy Żydom w czasie II wojny światowej. Tych ludzi na proces przed... Plan frakcji banderowskiej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów zakładał usunięcie polskiej ludności ze wszystkich terenów, które ukraińscy nacjonaliści uważali za własne. Na Wołyniu chciano Polaków wymordować, z Galicji Wschodniej wypędzić pod groźbą śmierci. Ten plan obejmował więc tak plus minus 1,5 miliona osób polskiej narodowości. Nie sposób, aby w warunkach okupacji Armia Krajowa mogła te 1,5 miliona osób zabezpieczyć przed działaniami ukraińskich nacjonalistów. Można oczywiście natomiast zastanawiać się, czy wielkość polskich strat nie mogła być ograniczona. Z jednej strony trzeba pamiętać o tym, że Armia Krajowa uratowała wiele tysięcy Polaków przed śmiercią, przed z rąk OUN i UPA. To członkowie Armii Krajowej organizowali bazy samoobrony, tworzyli oddziały partyzanckie, które broniły polskich miejscowości. I część z nich właśnie dzięki AK przetrwało, m.in. baza samoobrony w Przebraszu, gdzie ocalało około 10 tysięcy Polaków. Z drugiej strony natomiast można wskazywać na błędy, które zostały popełnione, to znaczy, że zbyt późno powstały oddziały partyzanckie. Można zastanawiać się, czy należało przystępować do realizacji akcji Burza na Wołyniu, akcji Burza, która zakładała walkę z Niemcami i siłą rzeczy odciągała wówczas od walki z oddziałami OUN i UPA. Należy pamiętać no właśnie o tych dwóch rzeczach, to znaczy po pierwsze, że Armia Krajowa ocaliła wiele tysięcy Polaków przed OUN i UPA, a po drugie, że całkowite uratowanie, całkowite uniemożliwienie przeprowadzenia tej operacji było niemożliwe.